Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Rafał Grecki i przyszedłem tutaj, aby zostawić Państwa z pewną informacją, która jest tak naprawdę wspaniałą informacją. Ona, przyjaciele, dotyczy tego, że można w tym życiu podjąć naprawdę bardzo ważną decyzję. Decyzję, która wydaje się wielu ludziom, że została podjęta, ale tak naprawdę nie została podjęta prawidłowo, ponieważ ona może zostać podjęta prawidłowo tylko wtedy, kiedy człowiek usłyszy prawdę. A ja dzisiaj jestem tutaj po to, aby wam tę prawdę, kochani, przekazać. Jestem człowiekiem, który spotkał się w swoim życiu z Jezusem Chrystusem. Jestem człowiekiem, który go poznał osobiście. Jestem człowiekiem, który dowiedział się prawdy. Dowiedział się prawdy, która nie jest wcale ukryta, która jest dostępna dla każdego człowieka. Jednak żyjemy w takim kraju, gdzie nie dowiadujemy się, jak jest naprawdę z tym Jezusem Chrystusem. Kochani, żyjemy w kraju, a tak naprawdę na świecie, w którym panuje religia, która mówi, że trzeba być dobrym człowiekiem i trzeba sobie zasługiwać na to, aby stać się obywatelem nieba, na to, aby zostać zbawionym. I wiecie co? To jest pierwsze wielkie kłamstwo. Ponieważ gdyby można było sobie zasłużyć na zbawienie, śmierć Jezusa nie byłaby potrzebna. Ale On przyszedł do tych, którzy się źle mają. Do tych, którzy zrozumieli, że potrzebują Zbawiciela. Jezus przyszedł do tych ludzi, którzy zrozumieli, że ich życie jest skazane na porażkę od samego początku i że potrzebują Zbawiciela. Kochani, 2000 lat temu Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię po to, aby uratować ludzkość, całą ludzkość. Jest napisane, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Więc jeśli tak Bóg mówi, że wszyscy zgrzeszyli, to znaczy, że wszyscy potrzebowali Jezusa. Jezus przyszedł na tę ziemię po to, aby uratować grzeszników. A ja byłem pierwszym z nich. Ja byłem pierwszym człowiekiem, który w swoim życiu sobie zdał sprawę z tego, że potrzebuje Jezusa. Kochani, my jesteśmy wychowywani w ten sposób i religia nas uczy, że musimy sobie zasługiwać, że musimy wydeptywać ścieżkę do kościoła, aby uzyskać jakąś przychylność Boga. I to jest największe kłamstwo, w którym ten kraj tkwi, praktycznie w którym tkwi cały świat. Dzisiaj, kochani, macie okazję usłyszeć słowa od człowieka. I być może to jest jedyna okazja w waszym życiu, kiedy usłyszycie słowa życia. Słowa, które mogą was zbawić. Kochani, prawda jest taka, że każdy człowiek zbłądził i każdy potrzebuje Jezusa. Każdy człowiek, jeśli nie przyjdzie do Jezusa osobiście, jeśli nie klęknie na kolana, jeśli nie zamknie się w swoim pokoju, jeśli nie uzna, że go potrzebuje, to nie będzie zbawiony, ponieważ jest napisane, że przeklęty każdy, kto pokłada nadzieję w człowieku. Ja zostałem wychowany również w systemie katolickim i wydawało mi się, że kiedy chodzę do kościoła i jacyś pośrednicy robią jakąś robotę, czyli księża, oni mi odpuszczają grzechy, oni mi częstują mi opłatkiem, oni odpuszczają mi tak zwane właśnie grzechy, to że to ma jakieś znaczenie, ale to nie ma znaczenia. Wiecie dlaczego? Bo Bóg przyszedł do ciebie na tą ziemię. On przyszedł dlatego, abyś ty był zbawiony osobiście. On umarł za każdego personalnie. On nie umarł zbiorowo. Gdybyś był sam na tej ziemi, On by przyszedł i umarł za ciebie. Kochani, śmierć Jezusa na krzyżu jest tak potężnym dziełem, że nie da się przejść obok tego obojętnie. Nie można uczestniczyć w zbiorowym zbawieniu, ponieważ każdy człowiek, kiedy umrze, zostanie rozliczony, a tak naprawdę postawiony przed jednym zasadniczym pytaniem. Co zrobiłeś z tym, że Chrystus umarł za twoje grzechy? Kochani, ja kiedy to zrozumiałem, że On umarł za mnie osobiście, to zrozumiałem też, że jestem odpowiedzialny za to, jaką decyzję podejmę. Ja uwierzyłem w Niego osobiście. Ja pokochałem Jezusa, dlatego, że On przyszedł na tą ziemię, aby uratować mnie.
aby uratować mnie z moich grzechów, z moich błędów. Wiecie, ja dzisiaj wiem, że żadne marne uczynki moje nie miały nigdy znaczenia i nie miałyby nigdy znaczenia, gdybym nie uwierzył w to, że On za mnie umarł. I to i ten uczynek Jezusa, Jego śmierć na krzyżu Golgoty sprawiła, że ja stałem się wdzięczny, uwierzyłem i tak naprawdę podziękowałem za to, bo ja nic nie mogłem dać od siebie. Kochani, kiedy myślimy, że możemy zasłużyć na to, żeby być zbawionym, plujemy na krzyż Golgoty. Tak trzeba to powiedzieć i tak trzeba to nazwać. Kochani, ja przychodzę do was z prostym poselstwem, z poselstwem prawdy. Tę prawdę być może usłyszycie tylko raz w życiu, ale powiem wam, że kiedy uwierzycie w moje słowa, że kiedy uwierzycie w słowa, które teraz Bóg mówi przeze mnie do was, będziecie zbawieni. Przyjaciele, nic nie trzeba robić, ani na nic nie trzeba zasługiwać. Wystarczy, że uznasz swoje życie. Wystarczy, że uznasz, że twoje życie jest bez Jezusa, pozbawione sensu. Każdy musi to uznać. Ja uznałem swoje życie za gnój, za ścierwo, za syf. I powiedziałem: Jezus, ratuj mnie. Powiedziałem: ratuj mnie, bo ja nie wiem, dokąd idę. Wiecie, ja nie byłem pewny zbawienia. Ja nie wiedziałem, czy idę do nieba, czy idę do piekła. Myślałem, że jak będę dobrym człowiekiem, to może gdzieś Bóg przychylnie na mnie popatrzy. Nasłuchałem się bredni o tym, że zbawienie można osiągnąć przez uczynki. Nasłuchałem się bredni o czyśćcu. Ale to są wszystko brednie. Wiecie dlaczego? Ponieważ Jezus umarł za ciebie. On to zrobił z miłości. Dokonał potężnego dzieła dla ciebie. I teraz On już to zrobił. I On powiedział: wykonało się na krzyżu. On powiedział na krzyżu: wykonało się. Czyli wszyscy zostali zbawieni. I teraz od ludzi, od człowieka zależy to, czy przyjmiesz ten dar. Czy przyjmiesz ten dar. Nie zapracujesz sobie na zbawienie. A najlepszym potwierdzeniem na to jest to, że znacie, przyjaciele, historię o tym złoczyńcu, który wisiał na krzyżu Golgoty. Obok Jezusa wisiało ich dwóch. Jeden z nich powiedział: ty jesteś prawdziwie niewinny, a my tutaj cierpimy winnie. Jeden z nich zrozumiał, że Jezus jest Mesjaszem i powiedział: wspomnij na mnie, jak będziesz w raju. Jezus powiedział: jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Ten człowiek został zbawiony na podstawie swojej wiary, na podstawie tego, że uznał swoje życie za hańbę i uznał, że potrzebuje Jezusa. I powiedział: ty jesteś Bogiem. On w Niego uwierzył. On nie zasługiwał sobie, on sobie zasłużył na śmierć, ponieważ został słusznie skazany. On nie chodził do kościoła. On nie brał udziału w żadnych liturgiach. Był po prostu przestępcą. I w ostatniej chwili został zbawiony. Czy przez uczynki? No nie, przez wiarę. Przez wiarę w tego, który wisiał koło niego. I tak samo sprawa ma się z każdym z was, kochani. Największy problem ze zbawieniem i ze zrozumieniem zbawienia mają ludzie, którzy myślą, że są tak zwanymi dobrymi ludźmi. Którzy mają rodzinę, całe życie pracują, wspierają biednych, chodzą do kościoła. Tacy ludzie myślą: o, ja jestem taki sprawiedliwy. Ja to tam w czyściu 3 dni posiedzę. Nie, kochani. Jeżeli nie uznasz swojego życia, choćby nie wiadomo, jak było świetne, za marne, pójdziesz do piekła. I to jest prawda Ewangelii. I to nie jest straszenie. Bo ja nie przychodzę do was, kochani, z nowiną o śmierci, ale z nowiną o życiu, która mówi, że zbawienie jest za darmo. Jestem człowiekiem, który zna Jezusa. Jestem człowiekiem, który 8 lat temu pod celą więzienną uznał Go jako Pana i Zbawiciela. Byłem przestępcą. Byłem człowiekiem, który handlował narkotykami, okradał ludzi. I zrozumiałem, że coś jest nie tak. Mnie sumienie dręczyło, ponieważ widziałem, że moje życie jest skazane na porażkę. Ja byłem w sytuacji, kiedy prawdziwie grzeszyłem i prawdziwie zrozumiałem, że potrzebuję Jezusa. Ja byłem w takiej sytuacji, ale ty możesz być w innej.
Ty możesz być tak zwanym dobrym człowiekiem, dobrym ojcem, dobrym rodzicem. I chcę ci powiedzieć, że też potrzebujesz Jezusa. Też musisz uznać Jego zbawczą ofiarę, która jest za darmo i która jest dowodem miłości. Na ten dowód miłości nie można sobie zapracować, tak jak już powiedziałem. Można go tylko przyjąć. I każdy człowiek, który na ziemi nie przyjmie za darmo zbawienia i nie uwierzy w to, że przez krew Jezusa za twoje grzechy zostałeś zbawiony za darmo i masz otwarte wejście do nieba, jeżeli tego nie przyjmiesz, pójdziesz do piekła. I to jest cała prawda Ewangelii. Bóg to dobry tata. Bóg to dobry ojciec. Bóg nie powołał kościołów, które mają dziwne rytuały, których do końca nie rozumiesz, bo to dobry tata, a dobry ojciec chce, aby jego dzieci wszystko rozumiały. Jest w Biblii napisane, że na tej drodze nawet głupi nie zbłądzi. A ja kiedy pojawiłem się w kościele katolickim, to usłyszałem tyle terminów, których w ogóle nie rozumiałem, których mi nikt nie wytłumaczył. Nie wiadomo było, o co tam chodzi, kochani. Nie wiadomo było, o co chodzi. Nie ma czegoś takiego jak tajemnica wiary. Bóg jest Bogiem życia. Bóg jest Bogiem, który oddał za ciebie życie i to jest tajemnica cała. Tajemnica została zniszczona. Zasłona została rozwarta. Zbawienie jest za darmo. Kochani, te słowa, które dzisiaj słyszysz, one będą cię sądzić. Czy przyjmiesz te słowa, czy je odrzucisz? Ponieważ dzisiaj usłyszałeś prawdę. I ta prawda jest drogą do wolności. Jeżeli masz wątpliwości, zamknij się w pokoju i powiedz: Jezus, nie znałem ciebie. Powiedz: Jezus, ja ciebie potrzebuję. Powiedz: Jezus, ja ciebie ogłaszam jako mojego Pana i Zbawiciela. Zrób tak, a zobaczysz, że On przyjdzie. On przyjdzie do twojego pokoju. Tak jak przyszedł do mnie pod celą więzienną i zapłakałem nad twoim życiem. I zapłakałem, bo poczułem Jego miłość. Bo On przyszedł prawdziwie i powiedział mi: wszystkie twoje grzechy są przebaczone. To jest dobra nowina. Dobra nowina, kochani. Jeżeli ktoś z was może czegoś jeszcze nie rozumie, jeżeli ktoś z was, kochani, potrzebuje dowiedzieć się czegoś więcej, porozmawiać ze mną, to możecie znaleźć mnie na Facebooku pod imieniem i nazwiskiem Rafał Grodzki, służba ewangelizacyjna. Możecie mnie znaleźć na Facebooku też pod nazwiskiem samym Rafał Grodzki. Jeżeli macie pytania, piszcie albo dzwońcie. Ja na pewno odpowiem wam. Nie dawajcie diabłu przystępu, nie pozwólcie, aby całe wasze życie spełzło na tym, że nie będziecie pewni tego, dokąd idziecie i tego, kim jesteście.